Gdańska fara pod wezwaniem świętego Bartłomieja posiada od 1719 roku niezwykły instrument, dzieło słynnego gdańskiego budowniczego organów Andreasa Hildebranda. Budowa tych organów przebiegała nie bez problemów. Zaniepokojony konkurencją ze strony Hildebranda królewiecki organmistrz Johann Joshua Mosengel, autor m.in. sławnych organów świętolipskich, starał się wstrzymać pracę, informując władze w Berlinie o budowie, jego zdaniem, nielegalnie prowadzonej na terenie Prus przez gdańskiego, a zatem związanego z polską administracją, organmistrza. Ostatecznie jednak instrument udało się Hildebrandowi ukończyć, a poświęcenie odbyło się w Zielone Świątki w 1719 roku. Historia organów w Pasłęku jest bardzo dobrze udokumentowana źródłowo, a dotyczące jej dokumenty z XVIII, XIX i XX wieku zachowały się w archiwach berlińskich i olsztyńskich. Niewątpliwie od początku planowano dzieło spektakularne, mające sprostać najwyższym wymaganiom ówczesnych organistów. Jeszcze w ostatniej dekadzie XIX wieku powtarzano opublikowaną po raz pierwszy w końcu XVIII wieku opinię, że w momencie ukończenia budowy instrument pasłęcki uchodził za najlepsze po organach królewieckiej katedry organy w Prusach Wschodnich. Hildebrand umieścił mechanizm instrumentu w dwóch zupełnie niezależnych szafach organowych, ustawionych względem siebie pod kątem około 40 stopni, z których każda stanowiła zbudowaną w większych proporcjach wersję powstałej w 1710 roku szafy organów w kaplicy świętej Anny przy kościele świętej Trójcy w Gdańsku. W szafie po stronie południowej Hildebrand zainstalował bezpośrednio ponad sobą oba zespoły brzmieniowe obsługiwane przez klawiatury ręczne, zaś po stronie północnej, również bezpośrednio ponad sobą, dwa zespoły brzmieniowe obsługiwane klawiaturą pedałową. Stół gry umieszczony został w cokole szafy południowej. Organy posiadają pełne 4 oktawy zakresu klawiatur ręcznych i wszystkie dźwięki najniższej oktawy klawiatury nożnej. W prospekcie organów umieszczono 8 figur muzykujących aniołów, które w swoich dłoniach trzymają młoteczki i mosiężne dzwonki, poruszane specjalnym mechanizmem i połączone z wirującymi gwiazdami. W wyodrębnionym pomieszczeniu obok organów umieszczono 4 miechy klinowe, które poprzez system drewnianych kanałów prowadzonych pod podłogą chóru dostarczają powietrze do wszystkich sekcji instrumentu. Czwartego kwietnia 1750 roku Christoph Heinrich Obuch, uczeń Hildebranda, otrzymał zlecenie demontażu, konserwacji i ponownej instalacji organów w kościele, co związane było z prowadzoną wówczas przebudową budynku z gotyckiej sklepionej trójnawowej bazyliki na salowy dom modlitwy o drewnianym stropie. Także przy tej okazji nie obyło się bez problemów natury prawnej, bowiem legalność prowadzonych przez Obucha prac zakwestionował królewiecki organmistrz Adam Gottlob Kasparini. Obuch ukończył pracę nad projektem w 1752 roku, a trwałość wykonanych prac była najwyraźniej wysoka, skoro kolejny raz interweniować musiał dopiero po ponad 30 latach, w 1783 roku.
Późniejsze konserwacje organów Hildebranta prowadził w 1806 roku Johann Friedrich Frost, w 1861 roku Georg Zeigler i w roku 1881 August Terlecki. W czasie działań I wojny światowej udało się ocalić piszczałki frontowe instrumentu przed powszechną wówczas konfiskatą metali. Do największych interwencji w instrumencie doszło jednak w latach 1928-29, kiedy renomowana firma Sauer z Frankfurtu nad Odrą dokonała częściowej przebudowy organów Hildebranta. Udało się jednak zachować 4 z 5 oryginalnych wiatrownic instrumentu, niemal wszystkie jego piszczałki, zespół miechów klinowych, oryginalne cięgła rejestrowe oraz tabliczki z nazwami rejestrów. W ostatnich dniach II wojny światowej organy zostały częściowo rozszabrowane. Następnie między 1950 a 1975 rokiem uzupełnione piszczałkami wykonanymi przez polskie firmy organmistrzowskie. W wyniku tych prac organy stały się sprawne, ale i rozwarstwione pod względem stylistycznym i brzmieniowym. W 2009 roku z inicjatywy Krzysztofa Urbaniaka opracowano ekspertyzę konserwatorską, powołano komisję organową i zaangażowano konsultantów z Polski i z Niemiec. Przeprowadzono wstępne badania porównawcze na innych zachowanych jeszcze częściowo XVIII-wiecznych organach Andreasa Hildebranta i jego uczniów. Wszystkie działania nadzorował Urząd Konserwatorski. Po zgromadzeniu funduszy w 2010 roku przystąpiono do pierwszego etapu prac konserwatorskich, polegającego na całkowitej renowacji prospektu organowego i miechów, jak również demontażu oraz szczegółowej dokumentacji wnętrza instrumentu. W kolejnych 3 latach sfinalizowano wielkie dzieło restauracji pasłęckich organów. Dzięki ogromnemu wsparciu Fundacji Hermann Remzma Stiftung z Hamburga udało się powierzyć projekt renowacji warsztatowi wybitnego restauratora organów Christiana Wegscheidera z Drezna, który pracę wykonał wspólnie z warsztatem polskiego organmistrza Szymona Januszkiewicza. Dzięki szeroko zakrojonym badaniom archiwalnym i porównawczym wszystkie brakujące elementy pasłęckich organów odtworzono na podstawie instrumentów pochodzących z kręgu Andreasa Hildebranta i jego uczniów. Zasiadając do organów w kościele świętego Bartłomieja w Pasłęku, przenosimy się w czasie dochlubnej dla muzyki organowej epoki baroku. Atmosfera chóru, dotknięcie klawiatur, żywe powietrze z miechów poruszanych przez kalikanta oraz mieniące się wieloma barwami brzmienie piszczałek składają się na niezwykłą atmosferę tego miejsca. Dajmy się zaczarować skarbom zaklętym w organach Andreasa Hildebranta w kościele świętego Bartłomieja w Pasłęku. Reprezentacyjne dzieło Georga Muffata, kompozytora żyjącego w latach 1653-1704, Apparatus Musico Organisticus z 1690 roku, to jeden z najważniejszych kamieni milowych muzyki południowo-niemieckiej. Sam kompozytor to muzyczny kosmopolita, w twórczości którego krzyżowały się style baroku włoskiego, niemieckiego i francuskiego.
Dedykowany cesarzowi Leopoldowi I opus zawiera 12 tokat, ciacone, pasakalie i arie z wariacjami. Tokata prima, otwierająca zbiór, zachowując częściowo archaizujące elementy modalne, otwiera się śmiało na nowe rozwiązania formalne, strukturalne i harmoniczne.
Johann Sebastian Bach, Preludium i Fuga d-moll, BWV 538. To dzieło wpisuje się w tendencję obserwowaną w twórczości organowej Bacha, a mianowicie poszukiwanie rezonansu muzyki organowej z innymi składami wykonawczymi. Świadczą o tym chociażby dokonane przez Bacha transkrypcje koncertów Antonio Vivaldiego. W Preludium i Fudze d-moll kompozytor odnosi się do własnej, powstałej około 1720 roku kompozycji, drugiej części sonaty na skrzypce solo BWV 1001, wskazując na siłę samej uniwersalnej muzyki, niezależnej od ożywiającego ją medium. Thank you.
9 wariacji i finał na temat francuskiej piosenki Ach, vous direz maman, czyli Ach, powiem ci mamo. Skomponował działający na przełomie XVIII i XIX wieku Johann Christian Heinrich Ring. Autor pracy teoretycznej o prawdziwej sztuce gry na pianoforte, Die wahre Art des Pianoforte zu spielen, Johann Milchmeier, urodzony w 1750 roku, tak napisał o formach wariacyjnych. Utwory z wariacjami powinny być rodzajem krótkich arii, które słuchacz łatwo rozpozna. Chodzi tu o sprawienie przyjemności publiczności i zachęcenie jej do śpiewania. Popularna w Europie pod koniec XVIII wieku melodia z tekstem literackim opartym na idyllicznej poezji miłosnej stała się osnową słynnych 12 wariacji KV-265 Wolfganga Amadeusza Mozarta, powstałych w latach 1881-82. I dzięki dziecięcej prostocie rysunku melodycznego stała się popularna na całym świecie, czy jako wyliczanka alfabetu, czy jako piosenka bożonarodzeniowa Morgen kommt der Weihnachtsmann, czy wreszcie w Polsce jako Wyszły w pole kurki 3. Posłuchajmy organowej wersji pokazującej bogactwo barw pasłęckiego instrumentu.